No, nie chciałbym stawiać jakiejś cezury, bo nie wiem, albo postawi ją biologia, albo postawi ją jakiś tam stan świadomości. Nie mam pojęcia, nie wiem, myślę, że wszyscy trochę myślą pod skórą, mają to pytanie. Przelecieliśmy 60. Jak to ładnie zamknąć, jak to ładnie skończyć, jak to ładnie zostawić jeszcze w niedosycie. I opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. To jest zawsze jest taki moment, że zastanawiania się, czy to jest, czy te rzeczy, czy te piosenki, czy te aranżacje są wykorzystane w 100%, czy wiesz, ja uważam, że zawsze może być lepiej. Oczywiście nie jestem zadowolony z wielu rzeczy, najbardziej ze swoich solówek. Powtórzyłbym je wszystkie jeszcze raz, najchętniej. Gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, Bardzo miło mi w wieku 50 lat słyszeć, że jestem najmłodszy w zespole. Gram w nim dopiero 15 lat i nigdy nie usłyszałem małolat leć po piwo. Także wiesz, bardzo przyjemne mamy stosunki i od początku panowie traktowali mnie za przeproszeniem jak członka zespołu. Nie obrażaj się na śmierć. Taka zabawa słowem. W Danadam wyszło naturalnie w czasie robienia prób, tak zwanych demówek. I taki refrenie się pojawił, Danadam, no to niech zostanie, a może niech się tak nazywa płyta. Brzmi to trochę infantylnie, trochę dziecięco, trochę inaczej. Przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza. Nie wiem, czy są współudział ma Darek Kozakiewicz w tekście, ale powinien. trochę mój wkład, ale również i wkład Agnieszki Jaworskiej, naszej menadżerki też, bo z tytułem płyty i w ogóle z okładką to było wcześniej wiele innych pomysłów, ale w końcu z tego się wypluło i Dadadam, i właśnie ta okładka, którą stworzył Edward Lutczyn. Zresztą uważam, że naprawdę, jakbyśmy zobaczyli tą okładkę już gotową, to zszokowała, bo na pewno to było rewelacyjne. Mi się bardzo podoba. Nie obrażaj się na śmierć. Oczywiście nikt nie planuje tutaj w sensie daty czegokolwiek. Dario do mnie mówi, że wie, że nagramy jeszcze sporo płyt. Ja mówię, oczywiście wierzę w to, że nagramy jeszcze sporo płyt. Ale no, przychodzi taka troszeczkę jesień i trzeba mieć tego świadomość. Kiedyś odszedł stąd. Nie obrażaj się na śmierć. Jest cały czas ten tekst, mi się wiercił w głowę, trzeba ze sceny zejść niepokonanym. Nie wiem, co to znaczy tak do końca. To co przyniesie przyszłość, nie wiem. No, doktor Liga mówił, że już po 50, po 10 roku życia za dużo nie planować, za daleko nie wychodzić w przyszłość, bo powiem, jak tak planujemy po 50, to Bóg się z tego mocno śmieje.